Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na kanale IT Hardware i dzisiaj takie szybkie overview z artykułu dotyczącego Black Friday. Black Friday mocno wystartowało od kopa dzisiaj o północy. Sam siedziałem do późna na telefonie i czekałem na te okazje, których niestety nie udało mi się upolować, ale jeżeli Wy nie polujecie na nic konkretnego, a chcielibyście coś sobie kupić i czekacie na jakieś fajne ceny, no to w tym artykule, do którego link macie w opisie, macie na bieżąco aktualizowane oferty. Godzina po godzinie co, w jakich sklepach się pojawia. Są tu absolutnie wszystkie sklepy. X.com, Morele, Media Expert, Euro. Naprawdę wszystko, czego tylko sobie wymarzycie. Jest też Allegro o 9:00 i tutaj widziałem, że jeszcze cały czas jest dostępny. Był Xbox Series S za 1149 zł, więc w tych trudno gaming czasach wyrwanie Xboxa za tą cenę, no to super sprawa. Realme też tutaj na swojej stronie ma promocję na wszystkie GT Neo 2, jakie wyszły w każdej wersji, no nawet 300 można urwać na każdym z tych modeli, więc jeżeli ktoś akurat był przed wyborem smartfona, no to może tutaj skierować swój wzrok na ten konkretny model. Pamięci RAM w dobrych cenach, klawiatury, router tu jest od Tandy. Ja od Tandy tutaj mam właśnie na ich system meshowy na testach i będzie u mnie recenzja na kanale. Bardzo fajny by the way, więc jak ktoś szuka, to tutaj są routery od Tandy i widzę, te systemy meshowe NW12 też są na promocji. Synology. Ja jestem akurat na etapie zakupu NASA, więc powiem Wam szczerze, te konkretne promocje też mnie dotyczyły i no obserwuję, cały czas biję się z myślami, czy DS420, czy może DS218 mi wystarczy. No produkuję tych materiałów całe tony, więc tutaj od Synology taki system nazwy siadł, no a zwłaszcza teraz jak są na promocji. Genesis też tutaj ma swoje promocje, możecie o nich czytać. Silentium PC, zarówno w Euro, Morele, X.com, jak i Neonecie. Słuchawki, które ostatnio były u nas na portalu recenzowane. Viro Plus, czyli najnowsze dziecko Silentium PC, jeżeli chodzi o słuchawki. W jeszcze lepszej cenie. Tutaj mamy Black Friday całe w Computroniku, mamy monitory i jamy wypisane, jakie są i w jakich sklepach na promocji, więc jak ktoś chce kupić monitor, to też może sobie te promki sprawdzić. Możecie sobie oczywiście sprawdzić historię cen, jak one historycznie wyglądały, ale powiem Wam szczerze, tak obserwowałem przez lata ten Black Friday w Polsce i w tym roku to jest faktycznie Black Friday. Te ceny są niższe niż były miesiąc, dwa miesiące temu, a nie jest tak, że są takie same jak były miesiąc czy dwa miesiące temu, tylko promocja jest taka symulowana, więc jeżeli ktoś jest na etapie zakupu jakiegoś sprzętu, to jak najbardziej można sobie sprawdzić i taki sprzęt zakupić. Są rzeczy od Logitecha, którego ja jestem ambasadorem też i jestem absolutnym fanem. Zaraz po północy mojemu bratu też podesłałem myszkę z Logitecha, która była w świetnej cenie, bo za 100 zł była do kupienia myszka od Logi, więc kupił, bo była naprawdę w genialnej cenie, więc wbijajcie w ten artykuł, który jest pod tym filmem, tam macie na bieżąco, nie dość, że macie takie mini recenzje, na przykład tego Realme GT Neo 2, czy Synology, macie tutaj opisane ich NASy, zarówno DS420, jak i ten DS218, ten 218 jest na 2 dyski, tutaj jest aż na 4 dyski, więc możecie bardziej skomplikowane rajdy na tym 4-dyskowym robić, cena nie jest mała, ale jak profesjonaliści szukają sprzętu dla siebie, to wiedzą, czym Synology i ich infrastruktura jest. No ja jestem w temacie, więc teraz tak się trochę wymądrzam, ale ja badałem ten temat jeszcze zanim zaczął się Black Friday, więc wiem, z czym to się je. No i tutaj z godziny na godzinę ostatnia aktualizacja 13.15, prawdopodobnie jak Wy to oglądacie, to już są kolejne nowe aktualizacje i tutaj jest na przykład zasilacz od Corsarza RM550X za 329 zł. To jest Gold Plus, a tutaj akurat on jest w Computroniku. Nie no, fajne są promki, fajne, tylko że musicie wiedzieć, czego szukacie, albo jeżeli byliście na etapie zakupu jakiegokolwiek sprzętu, to możecie tutaj rzucić okiem i być może akurat trafi Wam coś w oko. Oczywiście w tych wszystkich sklepach, gdzie jest Black Friday, no nie sposób tych wszystkich okazji tutaj opisać, więc możecie przeglądać i sprawdzać okazje z Black Friday, a tutaj no chłopaki z zespołu redakcyjnego starają się te najlepsze totalnie okazje w ten artykuł Wam rzucać.
więc do niego Was zapraszam. No i dajcie w komentarzu znać, czy udało Wam się już coś upolować na Black Friday, czy na coś konkretnego polowaliście, czy mówicie Black Friday, mech, czekam do Cyber Monday, albo w ogóle nic nie kupuję, tylko czekam na lepsze czasy. Dajcie znać i ja Wam za dzisiaj dziękuję. Piszcie koniecznie w komentarzach, co upolowaliście. Ja jak upoluję to, na co poluję, to też Wam napiszę, co udało mi się kupić, chyba że nie uda mi się kupić. Bo polowałem na Apple Watcha po północy w X-comie. Niestety nie siadło, a był w świetnej cenie. No to pozostaje polować w innych rejonach, że tak powiem. Dzięki za dzisiaj. Piszcie koniecznie mi w komentarzach, co Wam się udało polować i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!